Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj, jak widzicie, w roli głównej są truskawki, tak samo jak wczoraj w filmie z przepisem na przepyszny placek właśnie z truskawkami, bardzo szybki w wykonaniu. Zachęcam do obejrzenia również tego wczorajszego odcinka. A dzisiaj mam dla Was przepyszną, kruchą tartę z niesamowitym, lekkim kremem oraz no właśnie ze świeżymi truskawkami. Jest to coś przepysznego, prostego, szybkiego do zrobienia, a smak na pewno Was zachwyci. Na samym początku zachęcam Was do subskrypcji tego kanału. Koniecznie klikajcie dzwoneczek, aby być na bieżąco z każdym filmem, który dodaję. Klikajcie łapki w górę. Łapki w górę niesamowicie pomagają w rozwoju kanału. Jest to głupie, niestety konieczne, jeżeli chcecie mnie tutaj oglądać bardzo często, to te łapki przyczyniają się właśnie do tego. Teraz już nie przedłużając, zapraszam Was na stół i zaczynamy pracę. Moi drodzy, przygotowanie ciasta rozpoczynamy od wsypania do miski 300 g mąki pszennej typ 450. Ciasto, które przygotowuję, jest to bardzo proste do zapamiętania ciasta, w zasadzie przepis na to ciasto, ponieważ jest to tak zwane raz, dwa, trzy, gdzie 3 znaczy 3 części mąki, czyli tak jak w tym przypadku 300 g. Do tego 200 g masła, masło takie dosyć zimne, nie może być ono nie wiadomo jak twarde, ponieważ musimy je sobie dobrze wymieszać i wyrobić ciasto. I do tego 100 g cukru pudru Wam polecam użyć, wtedy bardzo fajnie i szybko on się wyrobi właśnie w cieście, w przeciwieństwie do cukru kryształu. Do tego wszystkiego potrzebujemy jedno żółtko. Oraz dwie łyżki takie czubate jogurtu naturalnego. Jogurt naturalny dodaje nam kruchości. Teraz to wszystko musimy sobie wyrobić. Na samym początku proponuję Wam użyć do tego widelca lub są też takie zagniatarki do ciasta kruchego. Jednak jeżeli nie macie, zwykły najprostszy widelec Wam wystarczy. Najpierw wyrabiamy sobie w misce, a za chwilę przełożymy na blat i już zaczniemy właściwe wyrabianie. Na posypany delikatnie mąką blat przekładamy sobie nasze wstępnie wyrobione ciasto. Właśnie tak ma się to prezentować. Składniki mają być tylko ze sobą lekko zagniecone. I teraz jak najkrócej, jak najdelikatniej staramy się bardzo dobrze połączyć wszystko w jednolitą całość. Pamiętajcie, że ciasto kruche nie lubi długiego wyrabiania w przeciwieństwie do drożdżowego. Im szybciej je zrobimy, tym lepiej. Nie może się ono nazbyt ogrzać. Ciasto jest już wyrobione, tak właśnie ma się prezentować. Wyrabianie zajęło dosłownie minutkę. Teraz ciasto zawijamy folię spożywczą, wkładamy do lodówki na około 15-20 minut, aż się fajnie schłodzi. Rozwałkujemy sobie, uformujemy w blaszce i upieczemy. Ciasto jest ostudzone, tak więc przechodzimy już do wałkowania. Posypujemy sobie troszkę u góry, lekko ręką ugniatamy i teraz wałkujemy na grubość około 0,5 cm. Ciasto mamy rozwałkowane, przekładamy je teraz na lekko posmarowaną, roztopionym masłem foremkę. Możecie sobie tak oto zawinąć, będzie prościej. I przekładamy. Dokładnie tutaj w każdym miejscu sobie upychamy. Dokładnie w każdym miejscu tutaj sobie upychamy ciasto. Musi ono dolegać do rantów, tak żeby idealnie się upiekło. Nadmiar ciasta odcinamy sobie przy pomocy wałka.
Wystarczy przejechać po rantach. Z nadmiaru ciasta możecie sobie zrobić ozdoby na samą górę tarty, bądź po prostu jeszcze raz sobie rozwałkować i zrobić kruche ciasteczka. Ciasto nakłuwamy widelcem, tak aby powietrze podczas pieczenia miało szansę się ulotnić. Tak oto przygotowane ciasto trafia teraz do lodówki na czas nagrzania się piekarnika. Piekarnik rozgrzewamy do 150 stopni Celsjusza. Ciasto w lodówce powinno znajdować się około 15-20 minut, ono jeszcze stężeje. To spowoduje, że podczas pieczenia boki ranty nie powinny nam opaść i się zapaść. Przed samym pieczeniem wykładamy tutaj górę papierem do pieczenia i zasypujemy grochem, fasolą, ryżem bądź kaszą. Ja wrócę już do Was z upieczonym blatem. Moi drodzy, w międzyczasie, kiedy spód się wypieka, my zabierzmy się za przygotowanie kremu. Krem przygotowujemy na bazie budyniu. Do miski wlewamy sobie około 150 ml mleka. Jakie mleko, to już jest nieważne, może być 0,5%, 3-2%, 2% to jest obojętne. Ogólnie potrzebujemy do całego naszego jakby kremu 0,5 litra mleka. Tak jak widzicie, do jednej miski wlewamy sobie właśnie 150 ml. Do tego wrzucamy jedno opakowanie budyniu waniliowego. Budyń oczywiście, taki krem możemy sobie zrobić sami na bazie mąki. Jednak ja przygotowuję już to na bazie gotowego budyniu. W misce mieszamy dokładnie budyń. Na tym etapie możemy dosypać sobie około 2-3 łyżek cukru. Nasza zaprawa jest gotowa, teraz przechodzimy do garnka, wlewamy pozostałe 350 ml mleka, gotujemy i do gorącego mleka wlewamy tutaj tą zaprawę. To gorące, także wlewamy całą naszą zawiesinę i energicznie mieszamy. Budyń musi nam zgęstnieć, nie za mocno, nie chcemy tutaj zrobić nie wiadomo jakiego gęstego kremu. Ponieważ chcemy do tej ostudzonej za chwilę masy wrzucić jeszcze masło. Tak się prezentuje masa, właśnie o taką gęstość i konsystencję nam chodzi. Odstawiamy ją dosłownie na 15-20 minut do wystygnięcia. W tym czasie nasza tarta się upiecze. I później do tego jeszcze wtłoczymy 100 g masła. Budyń jest już ostudzony na tyle, że można ze spokojem wymieszać w nim masło. 100 g masła, tak jak mówiłem wcześniej, trafia do środka i miksujemy. Kruchy spód mamy już gotowy, krem również. To teraz przychodzi kolej oczywiście na truskawki. Truskawki oczywiście umyte, obrane, osuszone. Kroję sobie w takie około 0,5-centymetrowe, 4-milimetrowe plasterki. Truskawki pokrojone. Myślę, że tyle wystarczy, jednak jeżeli nie, to dokroję. I przechodzimy już do składania samego ciasta. Truskawki na razie idą na bok. Przestudzony, co jest ważne, blat już jest gotowy. Zobaczcie, tylko sztywny, pięknie wygląda, pięknie się prezentuje. Szkoda, że tego nie czujecie. Jest bardzo ładnie zarumieniony. Kamera tego tak bardzo widzę, że nie oddaje, ale musicie mi uwierzyć na słowo. No i teraz na samą górę ten nasz wspomniany wcześniej krem, krem budyniowy. Tarta jest już pokryta kremem, no i teraz układamy truskawki. Moi drodzy, truskawki układamy od zewnętrznej strony, tym szerszą końcówką do góry, jeden kawałek przy drugim
układamy dookoła, tak jak to widzicie. Moi drodzy, tak oto prezentuje się nasza tarta. Jest niesamowicie piękna. Aromat tych truskawek, kremu, maślanej podstawy ciasta unosi się w powietrzu. Naprawdę jest pysznie. Kilka składników, nic trudnego. Dacie sobie na pewno radę. Dajcie znać, czy lubicie takie tarty, czy chcecie więcej przepisów na tarty owocowe, bądź może takie na wytrawnie. Pokażę Wam jeszcze, jak to wszystko wygląda w przekroju. Ukroimy sobie delikatnie jeden kawałek. I wyciągamy. Moi drodzy, tarta wygląda tak z bliska. Piękna, pachnąca, aromatyczna, niesamowicie pyszna. Na sam koniec zachęcam Was jeszcze do subskrypcji tego kanału. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, klikajcie dzwoneczek, abyście byli na bieżąco z kolejnymi tak pysznymi przepisami. Ja zabieram się do jedzenia. Wam życzę smacznego, miłej pracy i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!